Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę Echo 24. A dziś moim i Państwa gościem jest Pani Joanna Rajnda, Wydział Promocji Miasta i Turystyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanno, już w tę sobotę, 18 września, wielkie święto, Dzień Odry we Wrocławiu. Odra ma ogromny potencjał i mieszkańcy powinni o tym wiedzieć. Powinni o tym wiedzieć i myślę, że wielu mieszkańców już o tym wie, o czym świadczą poprzednie edycje Dnia Odry, bo ta nie jest pierwszą. To jest już piąty raz, kiedy spotykamy się na bulwarze Dunikowskiego i piąty raz proponujemy mieszkańcom Wrocławia i turystom zabawę nad Odrą. Co będzie się działo, bo program jest bardzo bogaty. Tak. Program jak zwykle jest bardzo bogaty, nie byłby tak bogaty bez wsparcia naszych partnerów, których jest takie mnóstwo, że jeżeli kogoś tu nie wymienię, to proszę od razu o wybaczenie, ale naprawdę bez nich nie byłoby tego święta, bo to jest święto wszystkich, którzy nad Odrą coś robią, na Odrze coś robią, przy Odrze coś robią i spotykamy się w takim mniej więcej składzie. Będą z nami fundacje takie jak Fundacja On Water, która zaproponuje Państwu sprzątanie rzeki oraz zwiedzanie Odra Centrum niedawno otwartego i instytucji. Piękna przestrzeń. Tak, wyjątkowo, także warto zwiedzić, warto skorzystać z tego zaproszenia. Fundacja On Water będzie także na nabrzeżu prowadziła warsztaty dla dzieci przede wszystkim. Będzie można zbudować stateczek, będzie można również nauczyć się wiązać węzły. Będzie z nami Fundacja Hobbit, która także od wielu lat już się wpisała w ten rzeczny krajobraz. Prowadzi ze sobą żaglówki, którymi będzie można się przepłynąć za mały datek na rzecz hospicjum dla dzieci. Fundacja Hobbit będzie także miała ze sobą supy, na których będzie można spróbować swoich sił. Oprócz tego na nabrzeżu zjawią się wioślarze z sekcji wioślarskiej klubu AZS w Bratysławie. Pokażą Państwu łódź wyczynową. Ona będzie stała na brzegu, na koziołkach, będzie ją można zobaczyć, będzie można się przekonać, jak niewiele jest miejsca w takiej łodzi i jakiego to wymaga wytrenowania, żeby w ogóle się w niej utrzymać. Ale oprócz tego wioślarze przyprowadzą również łodzie treningowe. I mieszkańcy będą mogli w towarzystwie zawodników spróbować, jak to jest wsiąść na taką łódź. Przez cały czas trwania imprezy będzie przycumowany do brzegu okręt szkolny Technikum Żeglugi Śródlądowej. Piękny też okręt. Będzie go można zwiedzać, także serdecznie zapraszam. Będzie z nami WOPR, który oprócz tego, że będzie zabezpieczał imprezę od strony wody, także wszyscy będą naprawdę bezpieczni, pokaże nam również swoje psy ratownicze, przedstawi je i pokaże, co one potrafią, a także wykona pokaz ratownictwa wodnego. Będą z nami uczelnie, takie jak chociażby Politechnika Wrocławska, która oprócz różnego rodzaju eksperymentów, które zaprezentuje przy pomocy swoich kół naukowych, przywiezie ze sobą ergometry wioślarskie, na których też będzie można spróbować swoich sił. Będzie z nami UKS Żeglarz, który będzie namawiał zwłaszcza te młodsze dzieci do spróbowania swoich sił w takim sporcie jak żeglarstwo. Będzie z nami Uniwersytet Przyrodniczy z różnego rodzaju eksperymentami związanymi z wodą. Będą takie instytucje jak Hydropolis, też zaprezentuje mnóstwo różnego rodzaju eksperymentów bardzo ciekawych. Będzie akwapark z mnóstwem konkursów dla dzieci i dorosłych. Będzie wrocławski tor wyścigów konnych. Będzie nasze Smart City, które również przedstawi Państwu różne rzeczy, takie jak telemedycyna. Wszystko to są naprawdę ciekawe rzeczy i można się zapoznać z tym, co się we Wrocławiu dzieje i jak się... I jak można w tej chwili sobie ułatwiać życie za pomocą takich właśnie technologii.
Czyli będzie się bardzo dużo działo, dla każdego coś ciekawego. Ten program jest olbrzymi, proszę Państwa, więc może tu zróbmy delikatną przerwę, bo też wyczytałam, że mieszkańcy będą mogli wykonać badanie EKG i to za darmo. Tak, to też właśnie Smart City Państwu to umożliwi. Będzie można takie badanie wykonać, oczywiście. A oprócz tego podjedzie do nas szczepciobus. On przyjedzie o godzinie 13:30 i tak jak zwykle w tym autobusie bez rejestracji będzie można się zaszczepić przeciwko COVID-owi. Będą też oczywiście występy artystyczne na scenie. Odwiedzą nas Grecy. Grecki zespół Nea Smyrni, który przedstawi tańce i pieśni narodowe greckie. Wystąpią u nas gościnnie, bo akurat czyli dzisiaj... Czyli będzie scena taka duża, będzie tak? Scena, będzie tak, konkursy, tak, występy artystyczne. Tak. Grecy dzisiaj zaczynają świętować 200 lat niepodległości Grecji tutaj na rynku we Wrocławiu i w sobotę w ramach takich gościnnych występów przyjdą wystąpić u nas. A na zakończenie imprezy o godzinie 17:00 zapraszamy Państwa na koncert zespołu Ngomac z Kasią Pakosą. Ten koncert rozpocznie się o 17:00. A na nabrzeżu muzycy zespołu Ngomac będą również prowadzić warsztaty bębniarskie dla dzieci i młodzieży. Czyli także muzycznie, nie tylko wodnie. Tak. W sobotę, proszę Państwa, od godziny 11 do godziny 18, jak słyszeliście, masa atrakcji, to wszystko tutaj, w pobliżu, na bulwarach Dunikowskiego, bardzo też znane miejsce. Proszę powiedzieć, tak jest, że ten Wrocław rozwija się też dzięki Odrze. Mamy się czym poszczycić. Tak, oczywiście. Odra jest rzeką, która stwarza bardzo wiele możliwości. Można na niej uprawiać turystykę, można na niej wypoczywać. Można też na niej zarabiać. Są armatorzy, są różne firmy, tak, są wypożyczalnie sprzętu. To wszystko też Państwo będą mogli pewnie zobaczyć na naszej imprezie i przekonać się, że to jest bezpieczne. Naprawdę wsiąść w kajak i przepłynąć się po Odrze, obejrzeć sobie miasto od strony wody. Ono wygląda naprawdę zupełnie inaczej niż z perspektywy spaceru pieszego. Jest bezpiecznie. Na Odrze jest bezpiecznie. A bulwary sukcesywnie jako miasto odnawiamy, rewitalizujemy, udostępniamy Państwu, żeby tę rzekę Państwu jak najbardziej przybliżyć. Ostatnio przyjechała właśnie do mnie koleżanka z innej części Europy, z Hiszpanii i właśnie przechodziłyśmy tutaj bulwarami Dunikowskiego i powiedziała, że chyba nic piękniejszego nie widziała, że miasto jest tak wkomponowane w rzekę, że tyle się dzieje na Odrze, że jest to coś na skalę europejską. To bardzo się cieszymy, bo do tego właśnie dążymy, żeby się tam działo coraz więcej i też w perspektywie chcielibyśmy inne rzeki Wrocławia dołączyć do Odry, żeby nie tylko Odra była tak atrakcyjna. Bo proszę powiedzieć, jaki jest główny cel Dnia Odry? Już wiemy, że to 5. edycja, ale chcecie chyba Państwo bardziej przybliżyć się mieszkańcom Wrocławia, ale też osobom przyjezdnym, to, że Odra jest tutaj, że możemy z nią współżyć. Tak, chcemy pokazać, że Wrocław jest miastem, które nie tylko leży nad rzeką, ale jest z tą rzeką rzeczywiście bardzo mocno związany. Od wieków właściwie rozwijał się dzięki rzece, przynajmniej na początku, i do tej pory ta rzeka sprawia, że atrakcyjność miasta jest nieporównywalnie większa niż miast, które dostępu do wody nie mają. Kamil Zaręba, właśnie prezes Fundacji On Water, która też będzie uczestniczyła w Dniu Odry, powiedział mi kiedyś piękne zdanie, że my wszyscy jesteśmy odrzanami i musimy żyć z tą rzeką i o nią dbać. Kamil jest osobą, która niezwykle dużo zrobiła, powołując tę fundację i z uporem naprawdę ogromnym, z determinacją. Najpierw doprowadził do tego, że stanął dom na wodzie, a teraz stanęło w pobliżu tego domu centrum na wodzie wiedzy. Odra Centrum. To jest centrum wiedzy o Odrze, w którym można zobaczyć historię rzeki, można zobaczyć
mnóstwo zdjęć, które Odra Centrum zebrało, tak zwana Odrateka. Oni to stopniowo digitalizują, więc myślę, że to też już coraz więcej tych zdjęć będzie dostępnych w internecie. Można tam zresztą też nie tylko dowiedzieć się o historii rzeki, ale tam jest również laboratorium, w którym badana jest jakość rzeki. Co żyje w rzece, tak, jest też pokazane. Co żyje w rzece, jakie zwierzęta mamy w Odrze, a mamy ich mnóstwo, naprawdę. To też można zobaczyć w Odrarium, w Ogrodzie Zoologicznym, który zresztą też będzie z nami tego dnia i wspólnie z naszym Departamentem Zrównoważonego Rozwoju pokażę Państwu pod hasłem Dzikie w mieście zwierzęta, które w mieście, w wodzie żyją i które mamy tuż pod bokiem i często o tym w ogóle nie wiemy. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie już w tę sobotę. Rozumiem, że pogoda Państwu nie straszna, bo różna jest prognoza. Nie straszna. Ludzie, którzy lubią wodę, są zazwyczaj bardziej odporni na pogodę niż pozostali, a zatem nie boimy się tego drobnego deszczu, który nam zapowiadają meteorolodzy. I zapraszamy wszystkich Państwa na bulwary Dunikowskiego już w tę sobotę. No to jest także piękna przestrzeń tutaj obok hali targowej w centrum Wrocławia, więc problemów nie powinno być z dojazdem. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była pani Joanna Rajnda z Wydziału Promocji Miasta i Turystyki. Dziękuję.